Witam serdecznie na kanale Picasso. Teraz będziemy dalej robić te gepeki, które tutaj mieliśmy wcześniej. Robimy całym to Grand Prix, jeżeli chodzi o koniki, które są po prostu potrzebne do Grand Prix na klasyk. W przyszłym tygodniu, przypuszczam, zrobimy sobie na Western. Natomiast w tym momencie, które koniki są najlepsze na klasyk. Teraz mamy piątek, więc najlepsze koniki, czyli Grand Prix Galopu. W takim bądź razie powinny te koniki być to albo kuce walijskie, albo Angliki pełnokrwiste. Ja wybrałem sobie kuca walijskiego z tegoż powodu, że po prostu z tegoż powodu, że no mam przyzwyczajenie do kuców. Kiedyś współpracowałem z kucykami dosyć szeroko. Już mam go zakwaterowanego, wrzucony mam tutaj mam wrzucony Nyx i chyba mam wrzuconą Hacele. Dorzucę jeszcze resztę ekwipunku. O, muszę kupić sobie Hacele albo zrobić w Ojku. Z tego względu, że mi brakuje. No trudno. Rozdaję na lewo, na prawo. No to tak jest, nie? Dobra. Lecimy z galopem. Będę raczej starał się robić to na szybkęsa, więc wszystkie automaty będę wrzucał. Nie interesują mnie też tutaj wszelkiego rodzaju jakieś sprawy związane z zawodami. Ani też nie będę tego konika brał i robił na jakieś specjalne okazje typu bloker czy też tam inne rzeczy. A ten konik ma być po prostu zrobiony w całości. On ma w tym momencie 3000 zrobionych umiejętności, a wrodzonych miał 2095. On ma mieć docelowo 9327. Dobra, no to lecimy na szybkęsa. Spróbujemy to dosyć szybko zrobić. Oj, 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 i pierwszy błąd. Jak widzicie, zrobiłem błąd, już straciłem. Bardzo często się robi taki błąd, że za późno się daje po prostu wodę młodości. No przykro mi bardzo. A ja popełniłem ten błąd, ale w moim przypadku niedużo to znaczy. Ponieważ będę leciał na szybko i będę wam mniej więcej chciał pokazać po prostu, jak to będzie, jak to się robi po prostu na automatach. W ten sposób po prostu będziemy lecieć na szybkęsa, żeby to jak najszybciej zrobić, a żeby odcinek nie był zbytnio też długi. Także nie będę, pokażę wam tutaj sprawę tego typu, że zrobię mu podstawy i później wiecie, jak trzeba po prostu zrobić go do końca. Na samym końcu, czyli jutro, pokażę wam wszystkie miejsca, jakie te koniki, które miałem po prostu, łącznie z tym luzakiem, który już tam u mnie chyba od 2 miesięcy siedzi. Po prostu jakie miejsca pozajmowały i czy udało mi się zrobić to, co jest dla mnie w tym momencie ważne, czyli sprawę tej fontanny, prawda? Czy zdobyłem fontannę? Nie wiem, czy zdobędę, z tego względu, że tak jak mówię, no dużo straciłem na tym luzie. Po prostu nie było ciekawego luzytana, żeby go kupić. Nie wiem, co się porobiło, ale no, w tamtym momencie nie było naprawdę, nie było wyboru co do luzytana. No, i trochę mnie to martwi.
Chciałem też zrobić po prostu Luzytana, żeby wszystko już było po kolei, prawda? Luzytany przede wszystkim są tutaj do dwóch umiejętności. Ja tego konika zrobię bez Posejdona, ale tutaj wezmę też, wykorzystam dobry tutaj ekwipunek. Nie będzie to kolorowy, co prawda, ale podstawowy. No i lecimy dalej. Ja robię po prostu w ten sposób, że najpierw robię sobie przejażdżki, później dopiero wszelkiego rodzaju tutaj treningi. Dlaczego tak robię? Bo jest mi po prostu wygodniej. I często tak bywa, że najpierw szkolę w swoim ojku, a później dopiero szkolę w jakimś innym ojku. I dlatego też najpierw robię umiejętności na przykład górskie, a później na przykład las. Niestety tutaj troszeczkę spóźnione myślenie miałem i zacząłem od lasu i dlatego też jest tutaj tak, a nie inaczej. Oczywiście na automatach czas jest szybciej się robi, natomiast jeżeli chodzi o PD, więcej schodzi, a ponieważ mamy tutaj objęcia Morfeusza, to od razu też w tym momencie nie liczymy się z PD, także możemy sobie robić tyle, ile nam będzie odpowiadało, prawda? No i lecimy. No, sekwencja jest ta sama. No, po prostu robimy według klucza, takiego jak wam wcześniej pokazywałem, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Ważne jest, żeby nie stracić lekcji. Ja jedną lekcję straciłem niestety przez to, że widzicie, już nie ma przejażdżek i w tym momencie robimy galop i kłus. Ja w tym momencie straciłem tą jedną lekcję, ale to jest tylko 0,25, czyli 0,5, a po prostu tutaj umiejętności. Jakby to był skill, no to bym się tym martwił z tego względu, że mógłbym stracić pierwsze miejsce. Natomiast dla moich potrzeb nie jest to aż tak wielka taka strata, po prostu będzie miał troszeczkę mniej umiejętności, co nie zaważy praktycznie na żadnym czy też tutaj miejscu, czy też nie zaważy na całym końcowym efekcie w postaci fontanny. Ponieważ już mamy 22, to należałoby się spieszyć z tym konikiem, żeby zdążyć na Grand Prix. No i tyle. No tak, z takich nowości, które słyszałem, tak pani Woźniacki się wypowiedziała, że Woźniacki, czy jak im tam, a wypowiedziała się, że nam zamknie wszystkim YouTube'a, także być może w niedługiej przyszłości nie będziemy mogli się na tym kanale spotykać z tego względu, że chyba, że założę jakiś serwer w Stanach Zjednoczonych albo w Chinach. Chociaż w Chinach też nie, bo Chiny też będą. Są taką wolną wyspą, która po prostu jest nieosiągalna dla innych, prawda? Tam wiadomości nie dochodzą, to będziemy jako Europa następne Chiny. No, zobaczymy, jak to będzie. No, w każdym bądź razie wreszcie YouTube ruszył cztery litery i zaczął coś robić. Czyli wiecie, jeżeli tak wielki moloch jak YouTube twierdzi, że ta ustawa Akta 2 jest nie do przyjęcia, no to coś w tym musi chyba być. No, my maluźcy to nawet nie wiemy, o co tam chodzi właściwie.
No, ale widocznie musi iść o dużą kasę, skoro nawet YouTube twierdzi, że jeżeli ta ustawa przejdzie, to on się wycofuje po prostu z rynku europejskiego, czyli nie będzie YouTube'a na Europę. Nie będziemy fajnie mieli, tak? Będziemy co? Będziemy niemieckiego YouTube'a mieli, tak? Bo Niemcy mają jakąś tam platformę, którą próbują przeforsować, prawda? No, ale czy to im się uda? No, Axel Springer podobno ma taką platformę, która ma podobno zastąpić po prostu YouTube'a na Europę. No, to już będzie wszystko w tym temacie. No, jedni mają takie poglądy, drugie takie. No, ja po prostu nie chciałbym przestać kręcić filmików. No. Może być tak, że po prostu będę zmuszony. No. Ja tam dużej widowni nie mam, bo tam jest do 100 osób nie ogląda. No. Rewelacyjny też nie jestem za bardzo, ale mi to sprawia po prostu przyjemność. I co? No, mam się przenieść gdzie? Na co? To tak prawdę mówiąc. No, trzeba by się. No co? Facebook, tak? No to co? Na Facebooka się przesunę i. No ale tam też nie ma za bardzo, wiecie, no tak prawdę mówiąc, to tak no troszkę ograniczeń jest, bo nie wiadomo, czy Facebook będzie z tego względu, że mogą dojść do takiej samej, do takiego samego podejścia do sprawy, że po prostu no w końcu się nie opłacać będzie po prostu tej platformie tutaj istnieć. No chyba, że będzie to aż tak bardzo, no nie wiem, dotowane przez państwa czy coś w tym rodzaju, że zostanie coś, prawda? Ale czy my będziemy mogli się swobodnie wypowiedzieć? No, jak ktoś coś dotuje, to coś wymaga, prawda? Dobra, lecimy teraz te ujeżdżanie, prawda? Wiecie o co chodzi, żeby kłus i galop zszedł. A żeby przy okazji jeszcze jakieś zawody łapnął, no on nie łapie akurat zawodów, ciągle drugi. No, krzanić, nie? Nie zależy nam na tym, także to, tego galopnika. No zapomniałem, że tu galopnik jest, nie? A no dobra, no i lecimy z tym koksem, prawda? Jak najszybciej, żeby. A tam jeszcze. No, już zrobił te zawody. No to co, lecimy teraz ujeżdżanie, tak? O, musimy dorzucić coś, żeby łapał. No. No i dobrze. O. Zwary jakieś lecą. No to. Po prostu horsy. Robimy teraz ujeżdżanie i prędkość z umiejętności. Później zrobimy skoki jako po prostu zawody. A na końcu będziemy robić umiejętności skoków. Natomiast później wytrzymałość. Możecie oczywiście robić po kolei, jak chcecie, bo to nie ma znaczenia. Po prostu ja lubię wygrywać w zawodach i według tego klucza idę, bo tam coś od razu, coś tam jakieś zawody wpadną. A przy okazji też dźwignę te słabsze zawody w prestiżu, prawda? Bo to wiecie, na tym rzecz polega, żeby nie szkodzić, a dawać coś z siebie, jak tam o parę pikseli, czy tam procent skoczy komuś prestiż, to przecież się nie obrazi na mnie, nie? No. A co to? Oj Boże, chyba tutaj prędkość jest troszkę podrasowana za dużo. No to będę musiał troszeczkę zwolnić. No i będę musiał doczłapać ręcznie to jedzenie, żeby móc tą prędkość zrobić. Źle mam ustawione troszeczkę treningi i z tegoż względu. Nie na automaty jest ustawione, tylko na ręczne. No. Ale no, nie będę wam zawracał głowy, jak się ustawia po prostu automaty.
Każdy ustawia według swojego klucza, więc szkoda by było, żeby komuś zawracać tę głowę, prawda? No dobra, no lecimy dalej z tymi lekcjami, z tymi umiejętnościami. Taki, żona mnie ostatnio tak gnębi takim kawałem cały czas, codziennie mi prawie mówi o nim. Wiecie, no jest taki, nie wiem gdzie ona to znalazła, chyba gdzieś na jakiejś platformie czy coś w tym rodzaju, ale co dzień, co drugi cały czas jej się przypomina i jest Brecht, więc ja wam to opowiem, bo mnie też brechta czasem. A mianowicie, no jest sobie złodziej, prawda? A napada na jakiś dom, nie? Wchodzi, kurczę, ten ciemno. A tam miał wywiad środowiskowy, wcześniej robił, prawda? Że nie powinno być tam nikogo w tym domu, nie? Prawda? A dom jednorodzinny, no, taki fajny, nie? Taki ala pałacyk, nie? I tam sobie wchodzi do tego domu, włamuje się, prawda, i ciemno jest w ogóle, nie, bo to w nocy, prawda, jest i tak dalej, nie, wchodzi i nagle słyszy: Jezus Cię widzi, nie, no, sprawdza, czy to nie kościół czasem, nie, no nie, no kurde, no idzie dalej, nie, i tu patrzy, rozgląda się, no, nikogo nie widzi, nie. A tu z ciemności rozlega się głos: Jezus Cię widzi. Ja mówię, no kurde, to co jest grane, nie? No jak Jezus, nie? No przecież to ani kurczę w duchy nie wierzę, ani nic, nie? No i kurde, podchodzi dalej, patrzy, świeci latarką, patrzy, a tu klatka, nie? I tam papuga, nie? A to mówię, a no to już tak, no co jak się nazywasz? Maria, nie? Odpowiada papuga. Ale głupie imię dla papugi, nie? A papuga odpowiada, a jeszcze gorsze, Jezus dla Dubermana. No i taki kawałek, nie? Oczywiście spaliłem, bo ja opowiadać nie umiem kawałów, także. A na czym skończyłem? A skoki miały być. A Jezu, Jezu, no właśnie, i widział. I takie kawały z brodą. Dobra, co tutaj mamy jeszcze? Aha, nie będę temu galopnikowi dawał nic takiego poważniejszego, z tego względu, że on jest tylko, żeby zdobyć tą fontannę, łyk kawki. I lecimy dalej. No ile nam to zajęło? 17 minut, tak? No to i tak dużo. Jak na automacie. No nie mam wprawy ostatnio. Dawno nie robiłem na szybkensa. Widzicie, nie ma tych automatyzmów. A już mamy to zrobione, tak? Czyli tutaj lecimy ze skokami. Teraz robimy trening skokowy. Nie wiem, czy nie szybciej by było po prostu po kolei robić te treningi i nie patrzeć tam na zawody. Ale ja sknera tak mam, no ach, no znowu miałem. Aż strasznie mi żal po prostu, że te koniki nie lecą na zawody. No i strata kasy, nie? No przecież no, takie skąpieradło jak ja, no jakby kasę mogło przeoczyć, prawda? No, zawsze to jakiś pieniądz, prawda? A pieniądz leżący nie śmierdzi. I dobra, no i lecimy dalej z tym koksem. Robimy tego GPK. Pamiętajcie, GPK to jest na Grand Prix, a skill to ma zająć pierwsze miejsce. Jak robisz skilla, to znaczy, że robisz konia na pierwsze miejsce. Pierwsze, drugie. A jak robisz na pierwsze. Ale jak robisz GPK, no to robisz na któreś tam miejsce, prawda? Do Grand Prix, żeby zdobyć sobie na przykład fontannę, czyli być w pierwszej setce wszystkich startujących, prawda? Na wszystkich właśnie zawodach. No dobra, no pamiętajcie też, że jak opuścicie jakiekolwiek zawody, to już później nie dostajecie fontanny i nie jesteście brani pod uwagę w końcowym rankingu.
Dużo też pomagają te bonusy Grand Prix i one są dostępne tylko i wyłącznie w rogach obfitości, nie można ich dostać w jakiś inny sposób. No i robimy przełaje w tym momencie, ciach, 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 leci, 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 leci. Na koniu już ma w tym momencie 8300, czyli 1000 jeszcze powinien gdzieś dostać umiejętności z tego, co tutaj ktoś wypisał, chyba że ktoś mnie zrobił bambuko i nie będzie miał tyle umiejętności, ale to już jest tylko szczegół. No dobra, no on leci z tymi umiejętnościami do przodu, prawda, już ma 1400. No z wytrzymałości to tam, nie wiem czy tam będzie 1000. Może. A zobaczymy. No i tyle. Dobra, 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 jest zupa z bobra. Takie klikanie, 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 to też jest takie nudne trochę, nie? No jak już robicie tego tam konia, to już... Mnie takie automatyzmy zazwyczaj wchodziły, jak robiłem trzeciego, jak blupowałem trzeciego konia. No i wtedy rzeczywiście automatyzmy wchodziły, to już człowiek leciał jak automat normalnie. To nawet nie zastanawiał się, tylko wiecie, raz, raz, raz leciał, kurczę, ciach, 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 ciach. I do przodu, do przodu, do przodu, do przodu i leciał, to leciało, leciało do przodu. Mój chyba rekord to było coś 20 wyblupowanych koni przez noc. Ale to po prostu później to już macie odciski na kurcze na łapach. Ale znam osoby, znałem osoby, bo teraz już nie grają, gdzie tych. A mówię, źle sobie tutaj podobierałem te treningi. Nie są na odejść, nie chcę żadnej uzdy. Przynieś mi 6 kurcze PD, to będę zadowolony. No i mianowicie chodzi o to, że sobie troszeczkę za bardzo podciągnąłem i prędkość i wytrzymałość, z tego co widzę właśnie, nie są ustawione pod trening automatyczny, tylko pod trening bardziej po prostu do blupu, gdzie wykorzystuje się po prostu każdy skrawek umiejętności, żeby mniej PD stracić, prawda? Aczkolwiek teraz i tak to jest o kant trzepnąć, z tego względu, że i tak musicie doptykać po prostu do 10 roku życia i zabiera całą oszczędność po prostu w PD, także czy tak, czy inaczej to jest 1H, a po prostu jak się robi, nie? No ale no wiecie, no jak ma być zrobione porządnie, to ma być zrobione porządnie, prawda? To się człowiek stara i wykonuje tak jak trzeba, prawda? Aczkolwiek, no tak jak mówię, no tutaj już jest ten konik, jest z błędem lekkim. No ale no cóż, lepiej się przyznać do błędu niż później płakać nad rozlanym mlekiem, nie? I nie wiem, jakie rzeczy tutaj jeszcze opowiadać, prawda? No i lecimy z plażą. Plaża widzę, że jest nawet nieźle ustawiona. Także będziemy lecieć z plażą teraz. Aczkolwiek nie wiem, czy tak dobrze jest ustawiona, bo tam 10 tylko zostaje. Jakbym tak zrobił, no to aha. Dobra, to z marchewką trzeba jeszcze wrzucać. Dobra. Zobaczmy, dobrze jest. Ok, z marchewką trzeba wrzucać, żeby plaża dobrze szła. Dobra. No a później, jak już macie tą fontannę, no to też już więcej macie z napojenia. Także też inaczej się troszeczkę robi te koniki, jak już macie wszystkie elementy takie zbiorcze, które dopalają wam po prostu blub, czy też wam dopalają Grand Prix. Natomiast w tym momencie, jak widzicie, nie mam tych rzeczy i muszę robić po prostu tak jak jest. No, większość z was ma tak samo i
I nikt nie płacze, prawda, że nie ma jakiejś tam fontanny, aczkolwiek znam osoby, które bez fontanny to one nie będą brupować. No Jezu, no kurde, przecież może mieć tylko 100 graczy, a zobaczcie ile jest tutaj drużyn. Ile jest drużyn i co, i po 20 osób kurczę w drużynie, no to co, 5 drużyn tylko robi, prawda? No bo tak, no bo tylko setka ma po prostu tą fontannę i co, reszta nie robi. No niestety, no wiecie, złej baletnicy rąbek u spódnicy, prawda, przeszkadza. No i ja jestem tego zdania, że trzeba, jak trzeba, to trzeba i koniec, i się robi, nie? No ja co prawda nie należę do żadnej hodowli z wyboru swojego, własnego. Już byłem w wielu hodowlach, także już się wyleczyłem po prostu ze skilli i tak dalej. To nie jest tak, że po prostu ja krytykuję hodowlę czy coś w tym rodzaju, bo ja jestem tego zdania, że hodowle są bardzo potrzebne po prostu w tej grze i przede wszystkim napędzają cały rynek, całą grę właściwie. Bo gdyby nie hodowle, to nie mielibyśmy i wysokiego PG, i nie mielibyśmy wałaszków, prawda, do kupna, i nie mielibyśmy tutaj wolnego rynku wszelkiego rodzaju koni, prawda, i to są same tylko pozytywy w tym momencie. No i co? No i no niestety, ale moim zdaniem teraz są już za bardzo wygórowane te wymagania. Po pierwsze, no będąc w hodowli, no nie można być, nie można za bardzo tak być wyżyłowanym, bo w końcu się przestaje opłacać w tej hodowli być, prawda? A powinno być to mniej więcej zbilansowane. Ja tak próbowałem robić w swoich hodowlach, we wszystkich, ale nie zawsze się to udawało. Aha, już wszystko mamy zrobione. A tutaj mamy w ciągu 10 lat i 6 miesięcy, prawda, tam mamy 9200, tak? No jakby były chmurki, no to trzeba liczyć plus chmurki, prawda, i tak dalej, ITP, ITB, i teraz dopchamy do 26 minut, nam to zajęło. No widzicie, no to jest jednak kawałek. Ja w tym momencie po prostu sobie to przytnę. I nie będę wam pokazywał tutaj właśnie tych dodatkowych minut, gdzie tutaj będą szły, no bo szkoda po prostu. A już wam pokażę efekt końcowy i jak będzie szedł już na Grand Prix. No i po krótkiej przerwie widzimy się, doklikałem tutaj już. Zajęło mi to aż 15 minut prawie. Także jest to trochę mozolne. Tutaj już w tym momencie bierzemy i już karmimy naszą bestię, prawda? Przy okazji robimy morale. Aż w tenże sposób. Z tego względu, że nie ma tutaj żadnego promienia, więc trzeba to wziąć pod uwagę, że ten konik musi mieć zbudowane jeszcze morale. Ale morale już dochodzi do końca, już elegancko. Już mamy morale zrobione, teraz tylko żywienie, żeby nam konik ozdrowiał, prawda? No i zobaczymy, jak to pójdzie. Już w tym momencie już widzicie, że już karma mu podchodzi i robimy po prostu tego konika do końca, już praktycznie do 24 roku życia ja robię, z tego względu, że jak ja daję tego konika na sprzedaż, że może ktoś zapragnąć sobie zrobić konika na chmurkach, dlatego konika będę chciał sprzedać. Tylko że muszę mu zmienić tutaj mniejsze umiejętności końcowe. O ten jeden błąd
Więcej błędów nie popełniłem, więc wszystko powinno być w porządku. Natomiast co za gruby? Gruby, przesuń się. Dobra, dobra, no już nie farci, szkoda. Dawaj, 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 czadu, bo mam mało czasu. Jeszcze chciałem sobie tutaj go puścić w miarę szybko, prawda? Jeszcze będzie trzeba konikowi zdobyć beczkę, bo tutaj jest akurat potrzebna. Jeszcze trzeba zdobyć coś takiego jak halabele. Akurat ja szybciutko robię. Czemu to? A, już doszło. Doszło wszystko. I znowu zbędny. A, bo to jest. Dobra, to jest kucyk. Kucyki niestety, ale potrzebują mniej żarcia. I moje dawkowanie jest czasem dla nich za duże. Stąd czasem są grube. Ale to tylko szczegół. No, dopijamy już powoli do 24 roku życia. I ja po prostu w wieku 24 lat ja sobie go puszczam na Grand Prix. I jak oczywiście już ma te wszystkie rzeczy zrobione, które ma mieć. I po prostu puszczam na Grand Prix. Widzicie, znowu zbyt gruby. Pod tym względem kucyki się mniej po prostu karmi. A ja z rozpędu po prostu często robię luzytane, czy tam holsztyny i tak dalej. I w ten sposób to jest zrobione. Tak samo też się robi inną rasę, to znaczy się koniki pełnej krwi angielskiej i też na galop się wysyła. Jak macie ochotę robić tego konika w galopie, to te dwie rasy jak najbardziej polecam. Aczkolwiek nie pamiętam do końca, ale chyba lepiej jest niestety, ale wziąć i sobie zrobić na galop pełnej krwi angielskiej konika. Bodajże ma chyba więcej w galopie, ale to musiałbym jeszcze sprawdzić na koniec. O, już mam 24. No. Ma beczkę, czy nie ma beczki? Ma beczkę, czyli tylko i wyłącznie teraz muszę zdobyć falabelę. Jest falaka. Jest falka i od razu będę puszczał na zawody w Grand Prix. Jeszcze raz to sprawdzę, sobie odświeżymy. Czasem trzeba odświeżyć, żeby wszystko wlazło. I dobra, no jest falka. Widzicie, prędkość, ujeżdżanie, galop. I w tym momencie puszczam go na Grand Prix. Bez dodatkowych rzeczy. Zobaczymy, które miejsce zdobędzie i jak się będzie miał. No dobrze, no w tym momencie kończymy. Później jak podsumowanie tych wszystkich Grand Prix będzie, a to się widzimy z powrotem. A do usłyszenia, do następnego odcinka.